spotkać cię. Nie lękaj się, nie, nie, nie lękaj się. Nie, nie poddawaj się, bo dobry Bóg jest tu. On ze wszystkiego wyciągnie cię. Nie lękaj się, nie, nie, nie lękaj się. Nie, nie poddawaj się, bo dobry Bóg jest. Stajemy przed Tobą, Panie, z otwartym sercem, dziękując Ci za dar uzdrowienia, za dar uwolnienia, który przynosisz nam w dniu dzisiejszym. Nie lękajmy się. Chwalimy Pana dziś, chwalimy Pana dziś, za łaskę, którą daje nam, za łaskę, którą daje nam. Chwalimy Pana dziś, chwalimy Pana dziś, za Jego. Wydaje mi się, jak tak na was patrzę, że te radosne pieśni nieźle idą. Tak jakby ta radość chciała eksplodować. Ale to teraz musimy jeszcze chwilę poczekać sobie. Eksplozja będzie po kolacji większa, bo będzie spotkanie modlitewne i wtedy będziemy nieograniczeni w wyrażaniu naszej radości z tego, że tu jesteśmy i że możemy być tak blisko Boga. Tymczasem jednak zachęcam was, abyśmy jeszcze posłuchali. Teraz będziemy mieli mówcę, no, którego chyba nie muszę jakoś bardzo przedstawiać.
No nie? Także powiem tylko tyle, że ta konferencja była tak pomyślana, żeby po tym, co powie Patty, całość tej problematyki lęków przed tym, co mi się może złego wydarzyć w moim życiu, osadzić trochę bardziej w realiach polskich. A myślę, że ojciec Remi jest świetnie do tego przygotowany, bo jest i kierownikiem duchowym przez wiele lat, i spowiednikiem, więc osadzi to wszystko, co słyszy, nie mówiąc od kogo, żebyśmy też mogli się jakby lepiej z tym ułożyć w naszym sercu. Ojcze Remi. Dobrze, kochani, to proszę, żebyśmy już się wyciszyli, żebym zdobył waszą uwagę od samego początku. Kochani, ci z was, którzy przeżywają rekolekcje ignacjańskie, to wiedzą dobrze o tym, że uczuć nie należy utożsamiać z sobą, ze mną jak jestem, moich uczuć. I na początku, jak mamy powiedzieć o lękach, które paraliżują, które nas paraliżują w życiu, to muszę o tych uczuciach parę zdań powiedzieć. Dla tych, którzy byli na rekolekcjach na pierwszym tygodniu, to będzie króciutka powtórka, ale jest to dosyć ważne. To znaczy, że uczucie, które mam w sobie, które się pojawia we mnie, ono nie jest moją tożsamością. Uczucie na przykład gniewu, zazdrości, zakochania, po prostu uczucia przychodzą i odchodzą. I nie mogę ich ze sobą utożsamiać, dlatego że nie mam na nie bezpośredniego wpływu. Dlatego nie mogę zrobić, żeby na pstryknięcie palcem jakieś uczucie odeszło. Tak? Ilu rodziców chciałoby, żeby na pstryknięcie palcem nie było gniewu do dziecka? No, ale nie trzeba szukać ostatniego gniewu, który był, ale wiem, że tak jest. I tak jest ze wszystkimi uczuciami. Tak samo jak nie mogę spowodować na pstryknięcie palcem, że jakieś uczucie się pojawia. Nie mogę. Tak? Może ktoś? Na przykład proszę się teraz, macie 5 sekund, rozgniewać się na mnie. 4, 5. Komu się udało, ręka w górę? O, siostry są dobre. Musiały uśmiercić kilka osób chyba też przy okazji w głowie. Po prostu nie mamy takiego wpływu, żeby tak panować nad uczuciami. Dlatego też ja nie jestem uczuciem. Natomiast z tego wynika ważna prawda, że też z uczuć się nie spowiadamy. Dlatego, że nie mam na nie wpływu. Dlatego się z uczuć nie spowiadamy. A dzisiaj bardzo wiele osób spowiada się z uczuć. Dlatego, że w pewnym momencie rozwoju duchowego, który przeżywam, widzę już tu grzechu nie ma. Kurczę, z czego się spowiadać? Z czymś trzeba pójść do tego księdza. No to mówię, że tu czuję. I potem na kolejnej spowiedzi znowu tu czuję. I od roku, czy od 2 lat, czy od 5 widzę, stoję w miejscu. Stoję w miejscu, ponieważ nawet Bożego miłosierdzia nie przeżywam. Żeby przeżyć Boże miłosierdzie, trzeba powiedzieć grzech. Czasami lepiej się przyznać przed sobą samym: Boże, nie wiem, co się ze mną dzieje, ale ja nie widzę grzechu w sobie. Z pewnością jestem grzesznikiem, ale ich nie widzę, niż spowiadać się z uczuć. Problemem w spowiedzi z uczuć, problem stwarzają nam grzechy główne, gdzie mamy między innymi zazdrość, gniew i uważamy, że tutaj chodzi o uczucia. Tymczasem tutaj nie chodzi o uczucia, a o postawę naszą. Bo na przykład tak jak mówimy o gniewie i o zazdrości, grzechach głównych, które często utożsamiamy z uczuciem i się z tego spowiadamy, tak z reguły nie ma problemu z lenistwem.
to też jest grzech główny. Ale jeżeli mówię w konfesjonale o lenistwie, to już mówię o takiej poważnej postawie. A nie, że akurat wieczorem miałem lenia i nic mi się nie chciało zrobić. Tak? Miałem takie uczucie lenistwa, no i rzeczywiście zmarnowałem 2 godziny. To jakoś pomijamy, tak? Czyli z lenistwem trudności nie mamy. Natomiast z gniewem, zazdrością, tutaj chodzi oczywiście o postawę. I jeżeli uczucie, które się w nas pojawia, podlewam, dbam o nie. Na przykład jestem na kogoś rozgniewany i tak myślę o tym często, jak bardzo jestem rozgniewany i czemu ta osoba jest taka wredna. I nawet Bogu mówię, czemu taki krzyż mnie spotkał, jak to jest możliwe, że Ty błogosławisz temu związkowi, skoro i tak dalej. I różne snuję z tego powodu rzeczy. To wchodzi we mnie postawa gniewu, postawa zazdrości, postawa lenistwa i tu jest jak najbardziej grzech. Czyli to, żeby w naszym życiu rozróżniać, bo jak mówimy o lękach, to, które paraliżują, no to zaraz do tego dojdziemy. To pielęgnowanie uczuć, kochani, to jest o tyle ważne, że to są jakby wybory naszego życia, skoro nie mam bezpośredniego wpływu na uczucie, co chcę pielęgnować. Na przykład każdy mąż powinien sobie zrobić rachunek sumienia, czy ja pielęgnuję uczucie zakochania do żony. Czy ja to pielęgnuję? Przychodzi moment, że już nie pytam się, czy jestem zakochany już w ogóle, tak? Ale czy ja to pielęgnuję? Jak można pielęgnować uczucie zakochania? No na przykład można sobie powiedzieć, w ramach pielęgnowania uczucia zakochania powiem żonie rano codziennie komplement. Już niektóre żony z boku pokazują mężowi, słyszysz? Tak, już widziałam kilka. I żeby nie było rutyny, to powiem jej codziennie inny. Tak? To jest pielęgnowanie uczuć. To jest trudne, to nie jest łatwe, ale to jest pielęgnowanie uczucia. I tutaj wchodzimy już w odpowiedzialność za to, co się w nas dzieje. I podobnie może być z lękiem. Lęk nieraz jest dobry. Lęk nieraz jest dobry. Bo jeśli lęk jest takim naturalnym obrońcą w nas, lęk przed egzaminem, żeby się lepiej przygotować, lęk przed poprowadzeniem czegoś, żeby nie pójść tak po prostu, ale też coś zrobić wcześniej, lęk przed szybką jazdą, żeby jechać wolniej, to wszystko jest dobre. Lęk o rodzinę, żeby nie zrobić jakiejś głupoty. I takie uczucie lęku, które prowadzi do dobra, jak najbardziej, ono jest nam potrzebne. Ale przychodzi w naszym życiu taki lęk, czyli uczucie, które zamienia się w postawę, który paraliżuje. Lęk, o który w jakiś sposób dbamy. Dbam o to i efektem jest to, że staję w miejscu. Lęk, który paraliżuje, rozpoznaję po tym, że stanąłem w miejscu. Bo sparaliżowanie ktoś może odebrać, że to może daleko za dużo, ale jeżeli gdzieś stanąłem w miejscu, najprawdopodobniej pojawił się lęk przed czymś, który mnie zatrzymał. Czy trwanie w lęku, który paraliżuje, jest grzechem? Obiektywnie tak. Najczęściej jednak, jeżeli mamy do czynienia z lękiem, który paraliżuje, dotyczy to jakiejś sytuacji emocjonalnej, wewnętrznej, skomplikowanej, która powoduje, że nie mam świadomego wpływu na tę współpracę z lękiem i nie ma grzechu ciężkiego. Natomiast jeżeli bym w sposób świadomy stał w miejscu, świadomie, dobrowolnie, i to jest rzecz ważna, na przykład powołanie, posługa, przebaczenie i tak dalej, no to trzeba coś z tym zrobić. Teraz, co jest powodem lęków, które paraliżują? Powodem jest, kochani, czy można to ściszyć? Powodem jest to, że nie ufam miłości. Powodem jest to, że nie ufam miłości. Czyli możemy zajmować się lękiem, możemy zajmować się lękami, ale efekt będzie taki, że będziemy się kręcili w kółko.
Dlatego, żeby wyjść z lęku, potrzebuje zwrócić się do miłości. Każdy lęk w naszym życiu, każdy dotyczy tego, że przestałem ufać Bogu. Postawa lęku, który paraliżuje. Taki lęk powoduje, spowodowany jest, przestałem ufać Bogu. Czyli lęk jest zawsze powiązany z brakiem zaufania. Inaczej to mówiąc, możemy to powiedzieć tak. Przestałem patrzeć na Jezusa. Już mogę być w obecności Niego, mogę przyjmować komunię świętą, mogę chodzić do spowiedzi, ale przestałem być wpatrzony w Jezusa, także podczas modlitwy i patrzę na coś, co staje się większe od Boga w mojej świadomości. Coś, co ma większą moc od Boga w moim sercu. To nie znaczy, że przestałem wierzyć w Boga. Wierzę, modlę się, kocham Jezusa, ale w mojej głowie i w moim sercu to coś, gdzie obróciłem się, jest większe od Boga. Próbujemy sobie z tym jakoś poradzić. Także, ale ja ufam, ja kocham, Bóg też jest ważny. A ilekroć wracamy do tej sytuacji, okazuje się, że Bóg nie może nic zrobić. Bóg jest jakby bezsilny. Nawet nie jakby, po prostu jest w tej sytuacji bezsilny. Inaczej mówiąc, jest to sytuacja, kiedy nie czuję się przy Bogu bezpiecznie. Tak, idę na modlitwę, ale dalej ten lęk pozostaje. Kochani, wychodzić z lęku nie jest łatwe. To jest, nawet bym powiedział, że to jest bardzo trudne. I gdy mamy, bo myślę, że gdzieś każdy z nas ma taki czy inny lęk przed czymś. Gdy mówimy o lęku, to mówimy o tajemnicy naszego życia. Tajemnicą naszego życia jest to, że apostołowie, którzy szli za Jezusem, przestraszyli się krzyża. Przestraszyli się, że nie chcieli go w rozmowie z Jezusem i potem w konsekwencji nie stanęli pod nim. To jest tajemnica naszego życia, że my w ten sposób przez lęk uciekamy od woli Bożej. Tą tajemnicą naszego życia jest to, że z jednej strony ja jako Remi i każdy z nas potrafię kochać, potrafię być życzliwym, potrafię być miłym, a z drugiej strony potrafię skrzywdzić drugiego człowieka i potrafię skrzywdzić siebie. To jest tajemnica. Po prostu stajemy z tym przed Bogiem, z naszą słabością, że mogę to tylko Bogu powierzyć i powiedzieć, przyjdź Duchu Święty. Panie, ratuj. Jedyne, co jestem w stanie zrobić, powierzyć się w Twoje ręce, czyli wrócić do tego, że jest mi bezpiecznie przy Tobie i to jest powrót oczu na Boga. Czyli odchodzę od lęku, na którym byłem skoncentrowany, wracam i patrzę znowu na Jezusa. Wiem, że się to łatwo mówi, ale mówiąc to, jestem świadomy trudu, podobnie jak każdy z nas, bo też to przeżywam. Mówiąc o tym, nie jestem pozbawiony lęku. Tak, na różnym, zresztą coś może jeszcze na ten temat powiem. I największą krzywdę czynimy sobie samemu, gdy dotykam lęku, który mnie paraliżuje, że nie mogę iść za Jezusem. Jestem przy Nim, a jestem nieszczęśliwy, bo nie mogę iść za Nim, bo czuję jakąś niemoc. W skrajnych przypadkach, może tych skrajnych przypadków jest nawet dużo, dochodzi do tego, że konsekrujemy w sobie lęk. Czyli poddajemy się zupełnie lękowi, aby nas prowadził. To znaczy, że tak podporządkowuję się lękowi, że na przykład nie dbam o własne zdrowie. Tak się boję, że nie pójdę do lekarza. Przestaję dbać o własne zdrowie. Tak się boję operacji, że umrę, ale nie pójdę na operację. Tak się boję dentysty, że normalnie będę bez zębów, ale nie pójdę. Tak? Znacie takie osoby, które w ten sposób się zachowują. I tak konsekrują lęk w sobie, że
Cokolwiek by się działo, nie zrobię tego. Wiele osób w ten sposób podporządkowuje życie osobiste lękowi. Nie ożenię się. Nie ma szans. Nie wyjdę za mąż. Chcę, nie zrobię tego, bo jest lęk, który paraliżuje. Chcę pełnić wolę Bożą. Nie poprowadzę tego spotkania. Lider prosi już od 2 lat. Nie ma szans. Po prostu, jak mi to mówisz, to mnie zalewa potem. Tak? A co dopiero będzie przy mikrofonie? To się po prostu stopnieje. Tak? Nie będzie. Przestanę istnieć. I o to chodzi. Tak? I o to chodzi. O takie zaufanie. Czyli przekroczenie lęku w sobie jest wydam się Bogu. Wydam się. Na nowo Ci zaufam. I takie ograniczenia, to są różne sprawy rodzinne, kiedy powiem we wspólnocie, czy powiesz dziecku, już Ci nie zaufam. Boję się Ci zaufać. Nie przekroczę tego w sobie. Nie jestem w stanie. I już później wszystko w rodzinie podporządkowuję temu lękowi. Nie jestem w stanie zwrócić się do siostry rodzonej, która mi wyrządziła krzywdę, spadek, o coś. Nie przekroczę tego w sobie. I ciągnę przez 20 lat, że się nie odzywamy i lęk jest tak paraliżujący, że nie jestem w stanie nic zrobić. Podobnie jest z podjęciem pracy, z jakąś pozycją społeczną. No, różnego rodzaju lęki, które powodują w nas, gdzie mówię Bogu nie. Ja na przykład podczas, gdy w posługiwaniu widzę taką postawę u kogoś, a wiem, że powinien iść dalej, to wyczekuję momentu, na przykład ktoś, wiem, że już powinien się modlić wstawienniczo, no ale ma opory. To wyczekuję momentu, żeby go tak złapać, żeby nie miał czasu się bać. Tak? Czyli ktoś przychodzi do mnie i prosi, żeby się pomodlić. A ja wtedy tylko się rozglądam, kto tu jest. Tak? I biorę 2 osoby, proszę bardzo, pomódlcie się. I staram się, jeżeli tylko mogę, wziąć takie osoby, które wiem, że już powinny, a jeszcze nie zaczęły. Bo były proszone raz, drugi, trzeci. I jakoś lęk paraliżował, że nie mogły nic zrobić. Czasem warto odwołać się, ja przynajmniej tak robię, do zaufania do mnie. Bo wiem, że na przykład ktoś mnie bardzo ceni. Mi ufa. Bogu też ufa. Ale lęk jest tak duży, że to chociaż na moje słowo człowieka. Zaryzykuj. Spróbuj. Proszę cię. Wejdź w to. I coś zaczyna się dziać. Takie, na przykład często mamy też lęk, który paraliżuje. Lęk przed przebaczeniem. To nie jest tak, że ja nie chcę przebaczyć. Chcę przebaczyć i mówię Bogu, że nawet chcę. Ale jest gdzieś taki lęk przed przebaczeniem, że nie mogę zrobić kroku. Na wszystkie rodzaje lęków jest jedna odpowiedź. Zwróć oczy na Jezusa. Banalnie prosta. No ale w praktyce. Pamiętam 1,5 miesiąca temu przyszło małżeństwo, które się tutaj zdrada, przychodzą razem, rozwodzimy się, trochę skruchy, ale ona nie przejednana. I powiedziałem im, wiecie co, sytuacja jest standardowa. A co się oburzyli? Tak? Jak to standardowa? Przecież jest wyjątkowa. Tak, najbardziej wyjątkowa na świecie. Nie, standardowa. Zwrócić się do Jezusa i za tydzień jesteście razem i się całujecie. No i przyjechali na rekolekcje ignacjańskie, czyli w milczeniu. Tak? Co im bardzo pasowało w tej sytuacji, to było rozwiązanie. Akurat zmieścili się i rozpoczynają rekolekcje. To jest dla mnie dobry przykład, że Bóg wszystko rozwiązuje. Rozpoczynają rekolekcje, wiedząc, że się rozchodzimy. Przez 5 dni nic nie mówią. Nic. Nie patrzą na siebie. Żadnego kontaktu.
Są posłuszni, siedzą w innych miejscach, nie widzą siebie. Mija 5 dni, koniec milczenia, rzucają się sobie na szyję. Nic sobie nie powiedzieli. Tak, nic sobie nie powiedzieli. Przez 5 dni patrzyli na Jezusa. I tak stałem z tyłu kaplicy, a oni w pierwszej ławce zostali i przytuleni. Chyba pierwszy raz w życiu w kościele przytuleni. I mówię, no Panie Jezu, to jest wyjście z lęku. To jesteś Ty, który dzisiaj czynisz cuda. I można by się im produkować, się mówić wiele. Co by z tego wynikło? Jednego potrzeba. Patrz na Jezusa. Weź oczy na Niego i sprawa się rozwiąże. Kochani, lęk nie jest tajemnicą. Tajemnicą ja jestem. Człowiek jest tajemnicą. Lęk nie jest tajemnicą. Lęk jest standardowy. To samo. U każdego z nas, albo gdybyśmy wzięli 100 osób, 100 osób, 100 osób, to byłyby, bo mamy różne życia, różne historie, to byłaby powtarzalność lęków, które powielamy. Tu nie ma tajemnic. Ale ja jestem tajemnicą, że jestem tak blisko Chrystusa, tak blisko szczęścia, a szukam Go gdzie indziej. To jest tajemnica naszego życia. Że uciekam w rzeczy, które wydają mi się, że dadzą mi szczęście, a praktyka naszego życia pokazuje, że nie dają szczęścia. Widzę to i za chwilę zrobię to samo. To jest tajemnica człowieka. I też wchodzimy wtedy w miłość Boga do mnie, że On mnie nie opuszcza. To jest, myślę, że dzisiaj to jest szczególnie istotne, dzisiaj w naszych czasach, kiedy wydaje się, że no, nie było takich czasów, żeby było tyle lęku w ludziach, tyle pytań o sens i tyle poczucia bez sensu tego, co robię i tylu ludzi zalęknionych. Ludzi, którzy nie walczą o życie, oddają życie. Po prostu ono nie ma dla mnie wartości. Bo kiedyś ludzie też oddawali życie, ale w walce. A my dzisiaj przestajemy o nie walczyć. I tu jest, jakby trud dzisiaj jest, że ja oddaję się lękowi. I on sprzedaje się w jakiś sposób, że on mną będzie rządził. Tak? Zły w ten sposób mnie podchodzi, że mam oddać się w niewolę lęku. To są w różny sposób mamy wykrzywiony obraz, obraz wolności, który ma wpływ na nasze lęki. No dzisiaj są osoby, które uważają, że trzeba żyć bez zobowiązań długoterminowych. Czyli mój lęk, który pielęgnuję, to jest lęk przed zobowiązaniem. Tak to formułuję. Życie nas trochę tego uczy. No bo komuś ukradli telefon i mówi, jeszcze mam 2 lata umowę, tak? No to jest problem. Więc nie mam zobowiązań długoterminowych, no to jestem szczęśliwy. Tego nas uczy świat. No ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. My jako dzisiaj chrześcijanie mamy przeciwstawiać się w nas temu. Czyli ja chcę podjąć zobowiązanie przed Bogiem. Nie, żeby mieć zobowiązania, ale żeby pełnić wolę Bożą. Inny wykrzywiony obraz wolności to jest taki, że muszę robić wszystko, żeby mnie nic nie ograniczało. I mam lęk przed jakimkolwiek ograniczeniem. Boję się, że jak coś zrobię, to już będzie to mnie ograniczało. Ustąpię komuś, to będzie mnie to ograniczało. Albo też inny zły obraz, to jest chyba najbardziej niebezpieczna iluzja dzisiaj, kłamstwo, w które wierzymy, obietnica szybkiego szczęścia. Jest chyba dzisiaj jedna z większych trucizn, które potem nas wprowadzają w lęk. Ta obietnica szybkiego szczęścia to jest trucizna, która polega na tym, zrób wszystko,
żeby być natychmiast szczęśliwym, natychmiast, szybko. Tak ustaw męża, tak ustaw dziecko, tak zrób w pracy, zaraz będziesz szczęśliwy. Czyli to jest lęk przed trudem i wobec tej trucizny najczęstszym jakby działaniem Boga dla nas jest przeżegnanie się. Tak? Życie nie jest łatwe. Tak? Tak to można przetłumaczyć. Tak? Życie to jest trud. A my szukamy, żeby być szczęśliwym bez trudu. Nie ma małżeństw szczęśliwych bez trudu. Nie ma takich małżeństw. Nie ma kapłanów szczęśliwych bez trudu. Nie istnieją tacy. Trudu, który daje szczęście. Zaparcia się siebie, żeby być dla Chrystusa i to daje szczęście. A my gdzieś szukamy wygranej w totka cały czas. Tak, co jakby, nie chcę jakby teraz do tego się odwoływać, ale szukamy czegoś na pstryknięcie palcem, ale tak naprawdę boimy się krzyża. Jesteśmy przy Jezusie i boimy się Jezusa. Modlimy się do Jezusa i prosimy, żeby nie było krzyża. Żeby tak poprowadził życie, żeby go nie było. To jest iluzja życia bez lęku. Znaczy, szczęścia, że to szczęście da mi, że będę funkcjonował bez lęku. Jest nieprawda. Nie ma łatwego szczęścia i my jako chrześcijanie musimy o tym wiedzieć, tak? Czyli idąc za Jezusem, wybierając Jezusa, mówię Jezusowi, chcę jak Ty. Chcę z Tobą. To jest to, co pokazywała nam Patti dzisiaj. No, zejdź z krzesła. Tak, zejdź z tego krzesła. Jeżeli chodzi o lęk, z jednej strony takie dwie skrajne postawy niebezpieczne. Nie ma ludzi całkowicie wolnych od lęku. Tak, jeżeli ktoś powie, że ja się niczego nie boję, niczego. No tak patrzę na życie i się niczego nie boję. Najprawdopodobniej to oznacza, że nie mam odwagi, mam lęk, żeby powiedzieć, tego się boję. Na, nie wiem, to musiałby psycholog powiedzieć, tak jakieś, ale chyba na 100%. To oznacza, że nie mam odwagi powiedzieć, że czegoś się boję. Ale z drugiej strony, i tu jest dobra nowina, nie ma takiej sytuacji, żebym był w takim lęku, że Bóg mnie nie może wyzwolić. Bo to by znaczyło, że Bóg nie ma mocy wobec mojego życia. A moc ma. Chrystus jest tym, który może uczynić wszystko. To ja daję w sobie moc lękowi, duchowi lęku. Można powiedzieć spokojnie, duchowi lęku. Duchowi, który paraliżuje, abym nie mógł pełnić woli Bożej. Czyli nie lękajcie się, ilekroć słyszymy to od Jezusa. Jest to chyba wobec nawróconych to jest najczęstszy komunikat Boga, powtarzany wielokrotnie i w Starym, i w Nowym Testamencie. Nie lękajcie się wobec nawróconych, bo wobec człowieka chorego i czy w grzechu będą różne inne komunikaty, ale do apostołów, do narodu wybranego, nie lękaj się, do proroków, do wielkich postaci Starego Testamentu. Nie bój się, nie lękaj się, miej odwagę. A zatem do nas, jak tu jesteśmy, to są słowa Jezusa nieprawdopodobnie ważne, bo nie robimy, nie czynimy woli Bożej, wchodząc w lęk, który paraliżuje od wewnątrz. To, że zwracam oczy na Chrystusa, czy odchodzę od lęku, przestaję o nim myśleć, owocuje tym, że jestem zdolny do działania. Czyli mogę podjąć działanie, którego się wcześniej bałem, które mnie przerastało.
Chrześcijaństwo to jest działanie. To jest działanie. To jest czynienie miłości. Tak? Miłość jest działaniem. Przebywaniem przy miłości i działaniem. Nie własnym działaniem, ale na wzór Chrystusa, od którego się uczę. I na przykład, jeżeli ktoś ma dzisiaj paraliżujący lęk przed ślubem, bądź zakonnym, bądź ślubem z mężczyzną, czy z kobietą. Nieraz mówię komuś, przestań o tym myśleć, zaufaj Jezusowi. I muszę wam powiedzieć, nie chcę mówić procentowo, ile osób zaufało, ile nie. Nie są to słowa w moim przypadku z wielką mocą, jak się okazuje. Aczkolwiek z osób, które zaufały temu Słowu i Chrystusowi, jeszcze się nikt nie, na tym nie przejechał. Tak? Jeszcze nikt po czasie nie powiedział, że po tej decyzji jest gorzej niż było przed. Potem oczywiście jest dbanie o małżeństwo i tak dalej. Na przykład takie zaufanie w działaniu. Dzisiaj jak się na mnie patrzy, jak stoję przy mikrofonie, to wielu mówi, ojciec to ma dar mówienia. Z taką łatwością. Kochani, 10 lat temu, gdy to był taki moment w moim życiu zakonnym, gdzie przez 2 lata pomiędzy filozofią a teologią miałem codziennie prelekcje do dużych grup, które tak mnie stresowały, czego nie było widać na zewnątrz, tak mnie stresowały, że zawsze przed stanięciem przed mikrofonem wiedziałem 2 godziny wcześniej do toalety. Tak? Nie ma bata. Nic nie zrobisz. To był lęk. Lęk, który paraliżuje. I za każdym razem, kiedy stawałem z tak głupią słabością, mówię, Boże, nie chcę tego. Ja nie chcę w ten sposób podchodzić, że oni mogą mnie zjeść, tylko chcę to oddać Tobie. I z czasem, po 1,5 roku, minęło, nie nagle, ale minęło. Bóg patrzy, jakby cały czas zwracanie się do Jezusa powodowało, że serce staje się wolne. Ale nie było to szczęście szybkie. Tylko doświadczyłem, że swój czas musiałem przeczekać w trudzie i nieraz to głupio wyglądało, ale musiałem swoje przejść. Czy na przykład też sytuacja do posługiwania, kiedy, miałem wam taką przypadkową sytuację z moich studiów teologii, gdzie jestem wyznaczony w Warszawie na porannej mszy świętej niedzielnej do rozdawania Komunii Świętej, do zbierania tacy i jest msza święta i nie ma księdza. Czy w zakrystii się okazuje, że go nie ma. I on miał wrócić z wakacji, ale jakoś się okazało, że tam nie dogadał z przełożonym tego dnia i to było trochę później. No ale nikt tego nie wiedział. I godzina 8:30, nie ma księdza. Dzwonimy po wszystkich w domu, nikt nie odbiera. 8:40, nie ma księdza. Są ludzie w kościele, nie ma księdza. 8:45, nie ma księdza. I teraz pojawia się myśl, jest w konfesjonale jeden dziadziuś, jezuita dziadziuś, który tam już mszą świętą już raczej przy ołtarzu, już nie, tylko w domu. No i idziemy, proszę ojca, jest taka sytuacja, trzeba odprawić mszę świętą. Mówi, nie odprawia. Nie powiem kazania, nie dam rady. I w tej sytuacji pozbawienie jakiegokolwiek lęku, bo Bóg do czegoś zaprasza, mówię, nie byłem wtedy księdzem. I mówię, proszę ojca, ojciec się powoli idzie ubrać, powiem kazanie. Ja będę mówił, coś przygotuję w trakcie, gdzie jeszcze nie mówiłem kazań.
Tak? I wtedy przełożeni powiedzieli, chyba trzeba zaliczyć homiletykę od razu, tak? Bo w ten sposób. Ale był to moment, kiedy, znowu, ja sobie to cenię, nie miałem czasu na lęk. Kiedy, no po prostu nie było tego momentu, tej chwili, żeby zacząć podlewać uczucie, może jednak nie, może źle zrobiłem, może tylko byli ludzie, którzy czekali na Eucharystię. Chrześcijaństwo jest działaniem i Bóg nas zaprasza do działania. Będziemy mieli lęki, które nas paraliżują, bo mamy w naszym życiu nieustanną tendencję, że mam kierunek Chrystus, a rozglądam się na boki. I to nie jest, że my dzisiaj w XXI wieku jesteśmy wyjątkowi w tej kwestii, tylko za czasów Jezusa. Jezus musiał powiedzieć, kto idzie za mną, a kto bierze rękę do pługa, ogląda się wstecz, nie może, nie nadaje się, żeby iść za mną. No, Jezus to już mówił. I my dzisiaj to robimy. Czyli jest coś, co nas trzyma i paraliżuje, że skręcam z tą wolą Bożą. To jest, ostatnio o tym mówiłem, ale jak trzymam pług i się oglądam, tak, kierowca, który rozmawia z dzieckiem z tyłu, zawsze skręci. Tak, to jest nasz błąd, który robimy i potem dziwimy się, dlaczego jest paraliż. Dlaczego ja stoję duchowo? Znaczy nie stoję, w sensie, że stoję w miejscu. Dlaczego ja nie odczuwam Chrystusa? Proszę księdza, ja już chyba nie wierzę, bo Bóg zapomniał o mnie. Kiedyś były takie doświadczenia, a dzisiaj się już Pan Bóg wyczerpał. Tak? Najprawdopodobniej problem dotyczy, że stanąłem, bo jest jakiś lęk we mnie, albo się koncentruję na uczuciach i utożsamiam je ze sobą i też nie mogę się w ten sposób potem rozwijać. Lęk w naszym życiu pojawia się wtedy, kiedy zawężam pragnienia, kiedy zniekształcam pragnienia w moim życiu. Wtedy się pojawia lęk. Czyli ulegam kłamstwu, że nie mogę tego zrobić. Bóg zaprasza mnie do rzeczy niemożliwych. Bóg przekracza moje możliwości i co na to poradzić? To, że Bóg przekracza możliwości, to jest prawda, ale co na to poradzić? No to przyjdź Duchu Święty. Tak? I tu jest odpowiedź. Tak? Tu jest odpowiedź. Czyli w momencie, kiedy widzę, że moje pragnienia, moje marzenia, lepiej powiedzieć pragnienia, topnieją, to najprawdopodobniej jestem o krok od lęku, który paraliżuje. Lęk powoduje, że zadawalam się minimum. To powoduje lęk. Nie no, z moim chrześcijaństwem nie jest tak źle. Mogłoby być lepiej, ale z naszą wspólnotą, z tym liderem, jestem duszpasterzem, wiele więcej się nie zrobi. Tak, nie jest źle. No, to są postawy minimum, które są w naszym sercu, kiedy patrzę na swoją rodzinę i mówię, można by wiele zmienić, ale co mogę zrobić, tak? I zatrzymuję się, jest lęk i zadawalam się minimum. A minimum to nie jest Bóg. Minimum to nie jest Bóg. A zatem zadawalam się nie Bogiem. I tutaj jest znowu odwrócenie oczu od Boga. Ja na różny sposób w całej konferencji mówię to samo. Czyli lęk spowodowany jest tym, że nie patrzę na Jezusa. Jakikolwiek byłby to lęk paraliżujący, który powoduje, że stoję w miejscu. Przestałem Mu ufać. Układam sobie w różny sposób całe życie, żeby to jakoś wyglądało. Też ja jakoś przed Bogiem, żebym wyglądał. Ale widzę, no, to i to boję się. Tego i tego nie zrobię. To mnie przerasta. Chciałbym na koniec, żebyśmy spojrzeli na, miałem cztery fragmenty przygotowane, ale spojrzymy na chociażby jeden fragment z Pisma Świętego.
krótko chociaż, może zobaczymy na dwa, ale króciutko. W Księdze Powtórzonego Prawa, przeczytam wam ten fragment, to jest rozdział 1, wers 21 i potem 26 i dalej. W Księdze Powtórzonego Prawa. To jest moment, kiedy pierwszy 21 i potem dalej 26. To jest moment, kiedy Bóg mówi tak. Patrz, Pan twój Bóg wydał tobie tę ziemię. Wejdź, weź ją w posiadanie, jak ci obiecał Pan, Bóg twoich ojców. Nie lękaj się, nie trać ducha. Potem dalej od wersu 26, później sobie to możemy przeczytać, jest powtórzone: nie lękaj się, bo ja będę walczył w twoim imieniu. Tutaj chciałem, żebyśmy się zobaczyli coś takiego, że Bóg w swoim słowie pokazuje: boisz się pełnić wolę Bożą, nie zwalaj na lęki, tylko problem jest z duchem. Problem jest z duchem. Nie lękaj się, nie trać ducha. To jest tutaj kluczowe. Czyli stało się coś z twoją współpracą z Duchem Świętym. I tu jest problem. I gdy naród wybrany w Kadesz stoi przed wejściem do ziemi obiecanej, widzą tę ziemię i pojawia się lęk. A potem się okazuje, że mają walczyć z olbrzymami i pojawia się lęk. I wtedy Bóg tutaj się odwołuje: a pamiętasz, jak byłeś przed, jak otworzyłem morze? Pamiętasz, jak dałeś się Egipcjan? I co się okazało? A pamiętasz, jak tamtego się bałeś? I co się okazało? Możemy sięgnąć pamięcią. A pamiętasz, jak bałeś się 10 lat temu? Chcę przypomnieć coś. I co się okazało? Tyle. Bóg działa w naszym życiu. Ale dzisiaj, gdy widzimy wilkołaki w naszym życiu, rzeczy, które potwory, z którymi mamy walczyć, niemożliwe sytuacje, żeby cokolwiek zrobić, nabierz ducha, czyli proś o Ducha Świętego. Nie bój się. I jeszcze możemy też spojrzeć na ten fragment, o którym mówiła nam Patti, który ma na obrazku, nie na obrazku prymicyjnym, tylko na obrazku małżeńskim, bo miała na ślubie. To był Izajasz 43:1. I tam w tym fragmencie jest w pierwszym wersie: nie lękaj się, bo cię wykupiłem. Wezwałem cię po imieniu, tyś moim. Nie lękaj się, bo cię wykupiłem. Kochani, nie lękaj się do mnie, bo jestem własnością Boga. Tu jest argument Boga, dlaczego mam się nie bać. Ilekroć zacznę uważać, że nie jestem własnością Boga, nie jestem w rękach właściciela, będę się bać. Po prostu. Ilekroć stracę mój wzrok na Chrystusa, będę się bać. Ilekroć jestem przy właścicielu, nie będę się bać. Czy ja jestem własnością Boga? Czy Bóg jest właścicielem mojego życia? Można szybko pokiwać głową, tak? Ale to nie o to chodzi, żebyśmy pokiwali szybko głową, tylko żebyśmy popatrzyli na swoje życie i zobaczyli, czy Bóg jest jego właścicielem. Czy ewentualnie Bóg jest cichym doradcą. Trochę mi doradza. O ile go słyszę. Jak go nie słyszę, to nawet nie doradzi go. No bo co? Być może tak jest, że on nie jest właścicielem mojego życia. Coś tam mi pomoże, trochę wspiera. Czasem powie, że czegoś nie wolno. Ale właścicielem to ja jestem. Jeżeli ja jestem właścicielem mojego życia, będę żył w lęku. Gdzieś będę zahamowany, gdzieś będę sparaliżowany. Nie będę się rozwijał. Ale jeżeli będę własnością Boga, no to wszystko się zmienia. Podsumowując. Lęki, które paraliżują, to jest tylko moja głowa i moje serce.
Tutaj to jest. Jeżeli coś mnie paraliżuje, to nie mów, że to świat, życie, mąż, żona, dzieci, pracodawca, przełożony. To jest w mojej głowie i w moim sercu. Tu jest paraliż. I jedyne, czego potrzeba, to na nowo zaufać. Zaufać miłości, która nigdy nie jest minimum. Nigdy. Bóg jest totalnym maksimum. I ja mam naśladować maksimum w moim życiu. Zwrócić się na nowo do miłości. Łatwo powiedzieć. Tak, miałem to wszystko jakoś zebrać i takie było moje zadanie w tej konferencji. Łatwo powiedzieć i mówię tę konferencję do siebie. Tak, również do siebie. Bo żyć tym nie jest łatwo. Ale nie możemy ulegać iluzji, największemu kłamstwu, że szczęście jest łatwe. Szczęście nie jest łatwe. Mam wątpliwości? Wróć do krzyża. Szczęście jest w Chrystusie. Zmartwychwstałym moim Panem. Amen. Dobrze. Kochani, myślę, że ostatnia książka, która powstała, moja książka, Miłość do końca, ona w dużej mierze rozwija temat, który poruszyliśmy. Maksimum. Miłość do końca, połączenie Eucharystii z krzyżem i tak dalej. I jeszcze jest taka płyta z lęki ojca Jacka Granatowskiego. Też 2 godziny ponad do posłuchania o lękach, do czego was zachęcam. Kolacje są wydawane w tym samym miejscu, gdzie był obiad, więc możemy iść na kolację, a gdyby ktoś chciał dokupić kolację, to można to zrobić w sekretariacie. Spotykamy się tutaj o 19:30. Są już też płyty z pierwszej konferencji Fatii. Tu Radio Gatnackie. 6 zł. Już można się w te płyty zaopatrywać. Wszystkie płyty z wszystkimi konferencjami. Zapraszam Cię, Jezu, do moich bliskich, do osób, które znam. Ich serca.